widać po twojej postawie podczas tych treningów, że faktycznie bardzo stęskniłaś się za piłką, bo piłka cię słucha, ale ty za tą piłką, że tak powiem, jak dzik w żołędzie idziesz. Dziękuję bardzo. Tak, no przerwa była dosyć duża. Starałam się podczas tej kwarantanny cały czas utrzymywać jakąś formę. Tam często na plażę chodziłam z siostrą, no jakikolwiek ruch, żeby dotykać tej piłki, właśnie żeby łatwiej wejść tutaj na kadrze już w to zgrupowanie. No tęskniłam się bardzo, prawda? Teraz już ciężko trenujemy, wracamy do tej gry, no i zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Ale teraz zacznijmy od początku, bo to, że tutaj jesteś w Szczyrku, to nie jest przypadkiem. Siatkówka to u ciebie tradycja rodzinna, trochę chyba byłaś skazana przez to, że Justyna jest też siatkarką i specjalnie chyba siostra nie dawała ci wyboru. Justyna od razu ci powiedziała: Martyna, ty też będziesz siatkarką. Znaczy, może bardziej na początku to rodzice. Ja na początku, no z tego co pamiętam, to niechętnie do tego podchodziłam. Ale teraz, no, jestem rodzicom wdzięczna za to, że mnie zmusili do tej siatkówki na początku, no i teraz już od boiska raczej mnie nie oderwą. Ale co cię odpychało, jak byłeś dzieckiem od siatkówki? No ja po prostu jako dziecko byłam dosyć takim schowanym dzieckiem. Nie przepadałam za przebywaniem wśród ludzi. Dalej tak nie za bardzo, ale Czy jeszcze jesteś przepadałam. typem samotnika, ale siatkówka jest jedna z najbardziej zespołowych gier i no, znakomicie się wkomponowujesz w zespoły, w których grałaś, bo zawsze w tych zespołach stawałaś się postacią istotną. Dziękuję bardzo. Tak, no staram się dla zespołu być no, jak najbardziej przyswajalną. Staram się być też no, jakimś ogniwem, no, którym no, zawsze daję z siebie maksa. Staram się dawać zespołowi wszystko, co mam najlepsze. Zaczynałeś w Gdańsku w klubie niewielkim, bo to był UKS, nie chciałbym przekręcić nazwy. Jasin. UKS Jasieniak, tak. I powiedz, co ten klub ci dał, jak tak patrzysz z perspektywy czasu? To był bardzo ważny moment, czy dopiero potem Gdynia, kiedy no, zaczęłaś pracować i trenować w klubie już zawodowym z tradycjami? Na pewno UKS Jasieniak dał mi wiele, bardzo dużo. Iwona Wilkowska, wspaniała trenerka. Na pewno dużo technicznych rzeczy. No to były moje początki, dlatego na początku też nie było tak, że zrażenie do siatkówki, tylko gry i zabawy, dużo takich rzeczy, co właśnie to obudziło moją miłość do siatkówki. I jasne, Gdynia też miała, no wszystkie moje kluby miały po prostu wielki wpływ na to, gdzie teraz jestem, kim teraz jestem. No i wszystkim jestem wdzięczna. To nie jest twoja wina, nie odbierz tego pytania w ten sposób, ale bo Gdański był Atom Treff, o którym wspominamy, ten klub już tylko, potem był Treff Proxima Kraków, który też wspominamy. No i teraz strach się bać, bo jesteś w Chemiku Police, ale miejmy nadzieję, że to nie jest w żaden sposób związane z twoją obecnością. Niemniej jednak, no powiedz szczerze, rozwijałeś się w tych klubach, a potem się kończyły te projekty. Trochę szkoda, bo wydawało się, że w tym Krakowie szczególnie będziesz nieco dłużej. Nie żal ci tych właśnie takich tych okoliczności, które sprawiły, że już dzisiaj o tych klubach tylko możemy wspominać? Na pewno to były dwa świetne kluby, dwa kluby, do których zawsze będę miała sentyment. Sopot, no to klub, no bardzo blisko mojego domu, dlatego to też zadecydowało o tym, że tam grałam. Jasne, jest mi mega przykro, bardzo przykro, że już tych klubów nie ma, bo to były kluby z ogromnym potencjałem według mnie. Jasne, w Krakowie miałyśmy bardzo fajny zespół, tworzyłyśmy fajną, zgraną ekipę. Trener też bardzo dużo technicznych uwag mi dawał cały czas i wydaje mi się, że no to byłaby dobra decyzja, gdyby mogłaby mieć okazję, żeby tam zostać, ale wydaje mi się, że lata w Chemiku też dały mi bardzo dużo i przede wszystkim no, patrzę teraz w tym na plusy. No, w Chemiku przede wszystkim zdobywasz medale, walczysz w Lidze Mistrzyń i nie ukrywajmy, ten poziom, który gwarantuje ci poziom sportowy klub, ma przełożenie na to, że jesteś w reprezentacji, bo łatwiej, nie ukrywajmy, jest trafić w oko trenera kadry, kiedy gra się w meczach o najwyższe stawki. Dla ciebie to jest też duży plus, czy też jednak spore obciążenie, że grasz ciągle o te najwyższe cele. Nie ma takiego momentu, że można sobie dać nieco luzu, bo nieważne, czy zajmiemy czwarte, czy piąte miejsce, czy siódme, czy ósme. Tutaj tak naprawdę najważniejsze jest miejsce pierwsze.
Tak, wydaje mi się, że na tym polega sport. Zawsze jest fokus na to pierwsze, najważniejsze miejsce, bo o innych miejscach się zapomina. Jednak nasza kariera, no, nie trwa całe życie. Chce się zdobyć jak najwięcej trofeów, po prostu jak najwięcej. Dlatego wydaje mi się, że to też jest dodatkowa motywacja, żeby cały czas przejść do przodu, cały czas ulepszać swoje możliwości na boisku i nie widzę w tym żadnych negatywów. Jakie są Twoje właśnie marzenia związane z reprezentacją? Co byś chciał osiągnąć za lat kilka, żebyś powiedziała, że tak, jestem usatysfakcjonowana swoją grą w biało-czerwonych barwach? Chciałabym, no, zdobywać te najważniejsze medale, wszelkie medale, jakiekolwiek, najlepiej te złote, bo no, w zeszłym sezonie zobaczyłam już taki z chemikiem, no to bardzo ładny widok, nie da się ukryć i chciałabym mieć takich jak najwięcej w swoim dorobku. No i wierzę, że nasza reprezentacja jest w stanie to robić. Pozwól, że takie jedno prywatne pytanie zadam, a być może to spowoduje, że zadam kolejne, ale na Twoim Instagramie widziałem takiego sympatycznego pieska. To możesz coś nam opowiedzieć o nim, bo wygląda bardzo, bardzo przyjaźnie. Tak, jest bardzo przyjazny, przytulaśny, można tak powiedzieć. No, jest to mój jeden z no, najważniejszych osób, nie osób, zwierzak, stworzeń na tym świecie. Ma już tam 6 lat, nie wiem, co jeszcze mogę na jego Jak temat się powiedzieć. wabi? Junior. A jaka to jest rasa? To jest Boston Terrier, tak. Wiele osób myli go z bulldogiem francuskim, ale to jest Boston Terrier. No, A skąd taki wybór właśnie Boston Terrier? Jak on się u ciebie znalazł? znalazł się, siostra się wyprowadziła, zabrała swojego pieska, no i było w domu smutno. No to stwierdziłam, że trzeba kupić psa. No i było od tej, no 6 lat temu zaczęły się namawianie rodziców na psa, no i się zgodzili. Także pojechaliśmy z tatą tam pod Poznaniem w miejscowość i kupiliśmy go. Chyba masz duży wpływ na rodziców, bo mówiłeś, że oni na ciebie mieli, jak byłaś dzieckiem, a teraz widać, że chyba ty przejąłeś rolę takiej liderki w domu. Nie powiedziałabym tak. Mamy do siebie nawzajem respekt, cały czas szanujemy swoje zdanie. Rodzice też, jak byłam młodsza, no to dawali mi duży luz, można tak powiedzieć, w podejmowaniu decyzji. Dlatego też mi się wydaje, że no, to mnie bardzo ukształtowało jako osobę, jaką teraz jestem. Kończąc, powiedz nam, jak sobie teraz wyobrażasz, że jak będziemy rozmawiać po tym sezonie, to będziesz już podstawową zawodniczką kadry narodowej? Zobaczymy to wszystko w rękach trenera. Ja zrobię wszystko, żeby nią być.